Dzień dobry, cześć i czoła, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest napadaczka Teo. Padaczka Teo chyba. Epilepsja, witam z tej strony. No nie, niech sztuś się tam spokojnie, wszystko jest w porządku. Napad, czekaj. Dzisiaj będziemy robili napady na sklepy. Mam przygotowany specjalny pojazd, dzięki któremu... Czekaj, gdzie ty jesteś? A tutaj stoisz. A ty masz ten garaż taki zbłąkany. Obłąkany. Epilepsja z obłąkanym garażem. Padaka garaż, nie? O Boże, potrąciłem człowieka. To była kobieta, dobra. Ty jedziesz po mnie? Potrąciłem człowieka, to była kobieta, dobra. Ale wiesz co, kiedyś tak w szkole było. Złej nauczycielka z geografii powiedziała, że... mężczyźni... Nie, czekaj, nie. Kobieta, nie człowiek. Nie, tak jakoś to opowiedziała. Czekaj, jak ona to mówiła? O czymś opowiadała i w końcu powiedziała, że... Hej, lala. Kobiety, jak i ludzie. Okej. Kobiety, dzieci i ludzie. I wyszło, że kobiety nie są ludzie, nie wiesz? No. Tak w ogóle więc... to w jakimś filmie było, że kobieta nie człowiek, a nie pamiętam w jakim. Aha. Nie, no ja nie wiem, ja tam nie wnikam. Już do bo ciebie człowieku, tam jadę. Kobieto chyba, czy coś takiego, wiesz. Jestem. Kurde. O, mało byś zapraszam. Mnie nie potrafił. No, czekaj, bo tu koleś jakiś zaparkował. No weź, no nie umiesz wejść do środka normalnie, nie radzi sobie. O Boże, nie radzi sobie. No i naciśnij klamkę. Jaką? Aha, naciśnij klamkę. Co dobra. To jest w ogóle? To jest tirówka ciężarówka. Tak zwana. Opancerzona częściowo, a przynajmniej połowicznie od pasa w górę. Chwilka, już jadę. Od pasa w górę, czyli pierdzieli z nóżki, no dobra. Więc, cóż, idziemy napadać. Czekaj, muszę znaleźć sobie sklepa. Napadać. Czy ty jesteś pewny, że ty chcesz napadać z obłąkaną epilepsją? Oczywiście, że tak, zobacz. Mamy taki samochód, że normalnie nic nam nie podskoczy. Obłąkana epilepsja w tirówce, świetnie. To jest specjalny pojazd Brickade. Znowu się... Jezus Maria, ja nie wiem. O rany, no. Nic się nie zapowietrza. Zapowietrzasz się. Ej, mógłbyś nie psuć lamp? Wymuszanie zielonego światła to jest, wiesz... Czekaj, zaparkuję tylko. Kurde, no to nie jest takie proste z takim grubasem. Ja pierdzielę. Coś jeszcze skrzeczy tutaj, słyszysz? No. To jest chyba takie pipałka taka. Nie, chyba twoje hydrauliczne hamulce, ale dobra. Aha. To już? Dobra. No to jest sklep, nie? No nie wiem, nie? Boże. Chodzę z buta. Kobieto. Czekaj. Idę Pluwa. Do ciebie. Pluwa przemówi. Ładuj kasie. Ładuj hajs. Nie podchodź za blisko, bo ten automatycznie strzelam, znaczy ten, robi je złe z ręki. Nie, co ty? Ja pierdzie... No i dobrze, no i teraz co? I teraz muszę sam hajs wyciągnąć, nie? Nie, dobra, wyciągnęliśmy, okej, dobra, możemy wychodzić. Bo policja jedzie, wiesz? Już wiem, no czuję temat. Użyj klamki! A pierdziele, ja dojechałam na zewnątrz! Patrz teraz! Ej! Przepraszam! Nie mogę się powstrzymać. Jak mogłeś? Wsiadaj, chwyć się klamki! No grub, no nie! Drzwi byś mi chociaż otworzył, nie no. Chwyć tutaj no, tego! No masz dźwignię, łap dźwignię! Łap dźwignię! Daj mi się wyjść! No co jest z nią? Boże, padaki dostała dziewczyna! Come on! Płakałam się! I weź to z takim napadaczkę rób, no. Już tam jadę do ciebie, zaraz się wytłumaczy. Jezu, nie. O rany. Jakiś motocyklista to był, nic nie widziałem, przepraszam. Dalej cię policja goni? Au! Jestem! Dobrze się schowałam. Chwyć się czegoś. No staram się, ja wiem tu. Nie masz tu z tyłu chwyć się albo z ten... O, już, o. Jedź. Możesz strzelać, o!
No wiem, ale mam git. Tylko z pistoletu mogę strzelać zwykłego. A kliknij tabulator. Nie działa. Mogę tylko pistolet mam podświetlony. A. No dobra, będziemy strzelać z pistoletu. Słabo, nie? Trochę. Blisko przejeżdżam. No jakbyś boisz się latarni? Trochę, kurwa. O Boże, zabiłem cię! Naprawdę? Nie, popełniłam samobójstwo według GTA. Znaczy, wiesz dlaczego? No nie. Bo nikt mądry nie wsiada ze mną do auta, wiesz? Tak, zdążyłam się nauczyć po tych kilku odcinkach. To jest po prostu samobójstwo. Dobra, nie, słuchaj, siądź może jednak z przodu, to będzie bezpieczniejsze. Kurwa! Widzisz? Bezpieczno. Bezpiecznie, znaczy bezpieczno. Dobra. Okej, wszystko pod kontrolą. Tak, czekaj, teraz uciekajcie. Co? Kto tam strzela? Halo? No ja. O kurde. Patrzaj gdzie jedziesz, przodem do kierunku jazdy, a nie. Czekaj, bo ja tu mam tirówkę, patrz. Patrz jaki piękny, to jest piękny pojazd. Weź nam tam zaznacz tego. Następny sklep jak możesz. Chyba się ktoś wgniótł w ścianę, ale nie widziałeś tego. O rany, ten auto jest fajne. Jest. Zaznaczyłaś? No. O kurde! Wybuchłeś. Działaś? Nie, to nie ja wybuchłem. No ale wybuchłeś kogoś w sensie. Pod spodem wybuchło. Auto mi się kopci. Jara się! Palimy się! To wskakuj przez most. Ugasisz ją. Run for your life! Czy coś? Kurwa, serio, nie mam tutaj! Biegnij, Stachu, biegnij! O kurde. Aż się rozkaszlałam. A słyszeliście, aż Teo przekleła. Ja nie, zdawało wam się. Nie? Ja czekaj, ja będę pamiętał, ja to zapętlę. Je wyciszę, tylko zapętlę, nie? Okej, czekaj. O, tutaj jest inny sprzęcior. Jaj. Nie, dobra, niech będzie. Nie wiem, w wodzie leży. Ale ty żyjesz? No już, tak. Czekaj, czyli pływasz. Dobra, po reinkarnacji. Okay, już próbuję ogarnąć system. Zaraz nam wezmę kolejne auto wsparcia, tylko najpierw pojadę pod ciebie. A jak wyskoczę na tory, to się pociąg zatrzyma? Nie. Z doświadczenia wiem, że nie. O, szkoda. Oni się nie zatrzymują, oni uważają, że są mocniejsi. I w sumie mają rację. No, w sumie. Nawet. Czekaj, już mam jadę. Jakieś cholerne metro czy coś. Już prawie jestem. Gdzie słyszę. Ty jesteś? Pod tobą. Jak to pode mną? No, na torach. O, żeż ty normalnie. Co ty? A żeś tam wjechała? Nie. Dobra, wjechałam, wejszłam w tunel. No zaraz ci wejdę w tunel, to zobaczę. Co się dzieje znowu? Grozisz mi? Jestem na górze. O, jesteś. No jestem. Stój tam, idę do ciebie. Kurde, stój! Mówię! Nie, nie. No użyj drzwi, no. No używam. Poużywaj sobie drzwi trochę, no. Dobra. Ja muszę zamówić nowy pojazd, bo ten nam zmaścili trochę. Poczekaj, ja tutaj poszukam już go. Zadzwonię gdzie trzeba. Proszę. Do odpowiednich ludzików. O, już mi tutaj. Co mnie trzepiesz, typie? Kurczę. Nie, to nie to. Nie Meriwether, czekaj, chwilę. Nie to miałem kliknąć. Już szukam, zaraz będzie. Nie, czekaj, Meriwether. Pegasus, o Pegasus to miał być, dokładnie, już teraz pamiętam. Spokojnie wszystko kontroluję. No, mam nadzieję. Co to jest? To? Nie, to nie chcę. Przecież tego. Jakoś tego ci nie ufam w tej kwestii, ale... Sea Shark, to też głupie. Rhino Tank, też głupie. Spróbuj jeszcze raz Brigadę, to było dobre. O! O, już go mają, już jedziemy. Spokojnie. Trzymasz się tam jakoś? Trzymam, bo się puścić nie mogę. Potknął się. No, zawiało mocno. Wieje.
Trzeba wysiąść. Chodź za mną! Okej. Okay. Chodź za mną i nie skręć karku. Krawężnik! Między nogi. Jezu. Dobra. Wszystko spod kontrolą, spokojnie. Tutaj przeskoczysz. O, to będzie bezpieczne za chwilę. Przez chwilę, za chwilę. Przepraszam. No widzę, jak strasznie ci przykro. Dobra. Gdzie ten... Czekaj, tędy, nie? Tak, tak. Jedź za czerwono-niebieskimi światełkami. Dobrze. Bo to takie nasze drogowskazy są. Już jadę. O, teraz będę uważał na motocykle, żeby nie wybuchały pod nami. O. Oż, kurde. Nie, ten wybuchł za nami. Ale i tak nam popyrtalał, przywaliło. No nie da się strzelać takim... Język mi się plącze, dosłownie już. Pizdoletem. Latarnia, co zabrałeś... Co to za auto jest? No, ledwo zabrałeś nie jednej osobie miejsce pracy właśnie i znowu. Co ty sobie wyobrażasz? Właśnie tam do środka, o. Weź tam tego, jak to się nazywa. Ale że którędy? No drzwiami, nie? Co? No serio? Ej, bo oni do mnie strzeliwują tu. Gdzie jesteś? No tu! A czemu tu nie weszłaś do środka? Tu no musisz wejść. Nie da... O, teraz się da. Nie te drzwi były. O, rany. Nie, to, że drzwi wahadłowe, obrotowe, to jeszcze i tak nie może wejść. Nie, zabiją mnie! Give me money. No już? Już? Napadłaś? Jezu, ale nic nie dał, łowóz jeden. Pancerz. Siadaj, jedziemy dalej. Już? Tak. Dobra. Oni po prostu handlują nielegalnym towarem i dlatego ich trzeba wszystkich wykończyć. Nie, to wygląda, byśmy palili jakieś zioło tutaj. A możemy jechać do sklepu z bronią? Oczywiście, że tak. No to już, czekaj. Tu, o. Dobrze. Proszę bardzo, nie ma problemu. O szlak. Wybrałabym taki sklep z bucikiem, ale... A, dobrze, nie, to jest ten obcasik, to nie, to nie wybrałem obcasiku, bo obcasik to jest zupełnie inny sklep niż ci się wydaje. Ja wiem, pamiętam. Ej, czy ty widzisz, jak tutaj nam się kopci z kabiny? Nie. Trochę. Ale się zjerałem już. Trochę. Jak to w pierwszej osobie wygląda? A, w pierwszej osobie się nie kopci, czy nawet nie wie, że się palisz. Fajnie. Dobra, już jadę, spokojnie. Nie, to auto to się rozpędza jak prawdziwy tygrys. O. Chyba zakochana para, czy co? Rany, czemu tu tak stań na środku, ja nie wiem. Nieważna płeć, ważne uczucie. O, żeż ty! Zepsuł się, nie da się jechać dalej, musisz wysiąść! Ach, kurde! Co? Dobra. Nic. Pomóż mi! Halo? No biegnę. Zamknąłem się. Zamknąłem się w garażu. Drzwi się zamknęły. Jestem w garażu w środku tutaj. Pomożesz mi? O. Nie. O rany, czekaj, tu mam jakiegoś tego granata, może rzucę albo coś, nie wiem. Nie, też się nie da, to nie jest taka prosta sprawa. O, karabiny, guzem, nie, to za małe. Zaraz będę w środku. Tak myślę. O, się otwiera, rozwiera się coś. Idź stąd, my tu. Następny idzie, czy co? Man down, man down. Chodź mi pomóż tutaj, nie mogę wyjść, się boję, bo dużo ludzi. Weź tam rakietę puść albo coś. Co? Że co? Czym? Czekaj, ja wezmę jakiś samochód tutaj, żeby przyjechał. Czekaj, ja przyjadę czymś, jak coś znajdę. Dzwonię do mechanika. No. Może tu podjedzie blisko autem. Co ja potrzebuję? No, mój drogi, ja potrzebuję... Korczaste. O, niech będzie to. Super. No, niech będzie. Jezu, ile tu z policji, no nie mogę wyjść, się boję. Nie mogę wejść, bo drut kolczasty. O, czy kamizelkę. To było zbyt proste? No serio, tędy nie wyjdę? To jest chyba jakiś żart. Nie dzwoń do mnie teraz, czemu do mnie dzwonisz?
Nie mam pytań. No i co? Idziecie tutaj do mnie? Zaraz mnie zabiją, coś czuję. Ale strzelają, ale strzelają. Tu. O kurczę, zaraz tu będzie jatka! Kubusia, idziesz tu do mnie, czy nie idziesz, ej? No... No co ty tam... Zblokowałam się. Pomóż! Muszę przejść z drugiej strony. O rany, zaraz mnie zastrzelą. Nie, jeszcze nie zastrzelili. W garażu siedzę, zamknięty. Gdybyś pytała. Ale z pewnością nie pytasz. Jesteś nie, tam? Gdybym pytała, to myślę, żebyś usłyszał. Weź to podjść tym autem moim. Idź prosto i w prawo. Prosto i w prawo. No, bo zaczęłam do nich strzelać. O Jezus, w lewo. Prosto cały... O. Umarło ci się, wiesz? Nie zauważyłam. Co ty gadasz? Otwórz ten garaż dla mnie. Weź, no otwórz go teraz, tutaj. Gdzie dobra. Twój samochód niby? W prawo idź, nie strzelaj do nich, idź w prawo. No idę w prawo. Idź w prawo. To czerwone to, co tu stoi? Tak, takie różowe, czerwone, no. Sportowe, możesz wejść do niego? Bo, nie. Poczekaj. Okej, zaraz dam ci możliwość wejścia. Spokojnie, zaraz ci dam możliwość wejścia, chwilę. Ej, bo mnie zrzucił. Dobra, teraz możesz wejść do niego. O rany, dobra. Podejdź tu do garażu i musisz mnie teraz szybko wydostać. To jest twoja misja. Wyjdziesz do garażu i mnie wyjmiesz mnie stąd. Spokojnie, nie przejdź nikogo. No. Wieź do garażu, tu podejdź do niego, no. Do tego obok. Czekaj. To nie ten garaż. Wyjechać muszę. Co za... No nie. Co ty robisz? No tu. No nie, z tej strony, z główną ulicą, ten zamknięty, do zamkniętego podejść, on się otworzy. Ja pierdzielę. Nie, spokojnie, wyjdź tam do tej główną ulicy, proszę cię. Oni mnie chcą zabić. Uwielbiam. Policja z nimi się nie, ten, negocjuje, tam gdzie jestem. O, widzisz, podejść, zaraz otworzę garaż, otwieram garaż. Widzisz, chodź tu. On się otwiera, rozwiera się, zobacz. Nie widzę. Wyjechał mi na twarz. No, nie mogę. Kurde, zaraz mnie zginą. A tu jesteś, dobra, już, czekaj. Przez ścianę mnie zabili. Zabili cię? Przez ścianę mnie zastrzelił, co za oszukista jeden. Ej, bo mnie teraz policja goni przez ciebie. Chodź tu, weź mnie. Krzyczy facet do kobiety, chodź tu, weź mnie. Dobra. O, wieźle rów wydechowych? Piękne auto, co nie? Piękne, śliczne. Co to na dupci nam się działo teraz? Nie wiem. Jakieś autko szybkie. Dobra. Ale ja nie umiem tym jeździć. Co ty robisz? Czemu się rozbijasz? No bo ja nie umiem jeździć samochodami w tej grze, jak musisz kamerą kręcić w coś zupełnie innego. Nic nie musisz kręcić, nic nie kręć. O. O rany, ojenny. Ale dobrze ci idzie. No, ślicznie. Taki o, widzisz, gubisz policję. Wiesz. Cofnij, dobra, wsteczny daj. Tam w tą szparkę wiedź. Czekaj. Dobra, brawo ja. Stój! Jezus Maria, to auto wygląda gorzej niż jak je kupowałem. Tu? No, jedź tam, dobrze. O, i tu prosto. O, elegancko, widzisz, gubiłem policję. Tylko wjechałeś na teren mafii. A tam taki szczegół, z tym to ty sobie poradzisz. O, nie atakują nas chyba. Dobra, słuchaj, chyba nam się udało, widzisz? No myślę, że tak, całkiem nieźle. Udało nam się napaść profesjonalnie na dwa sklepy przy użyciu profesjonalnych dwóch pojazdów, które oba zniszczyliśmy. Które było pancerzone oczywiście i praktycznie niezniszczalne, ale zniszczyliśmy, udało się. Dlatego trzeba mieć skilla. Mój towarzysz tutaj. No. Ten tutaj siedzi, ten tu. Może to mnie nie mierzyć z broni? Razy. Mogę ci strzelać ze twarzą, jak chcesz, opatrz. Ej. Bo ci faketa pokażę. Faketa? Możesz ty normalnie, czekaj. Ci zaraz pokażę, to zobaczysz. Chodź no tutaj. Gdzie ty jesteś? Tu, o. To tyle w tym odcinku. Zdmuchnęła mnie. Na razie. Zdmuchuję, nieładnie.
Tyle z naszej strony. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa.